Rambo. Musisz tak skrzywić buzię jeszcze. John Rambo. Ja pitole. Ja spróbuję zarzucić. No, wiatrak się robi, dobrze, że powika nie rozłożyłem. To już po prostu było i tak dalej, jo. No tak, pierwsze tam troszkę dalej, te drugie będę tutaj gdzieś. Aha. Blisko tego, no. Ja będę sobie tak przerzucał, raz bliżej, raz dalej. Dobra, cześć, witajcie na kolejnej wyprawie. Dzisiaj, jak widać, drgające szczytówki, jak klasycznie. Moja nie drgająca. Moja jedna nie drgająca. Zresztą moja też nie jest drgająca, bo nic nie bierze. No, nie, no, pogoda się spaprała, jest mróz. Tak, a już było. Mieliśmy minus 2,5 stopnia. No, to już było minus 3 tutaj, żeśmy zajechali. No. Także może być dzisiaj słabo. Tego tak drepczemy, bo troszkę mrozi. Dobra. Jedną taką informację mamy dla was. Ze względu na to, że YouTube zablokował tych małych YouTuberów, chcemy pomóc naszemu koledze z kanału Alvario Crazy Team, Mariuszowi Pasiece, w uzyskaniu tych 1000 subów. I mamy do was prośbę, abyście... Żeby mógł nagrywać live, o. Żeby mógł live nagrywać, nie dopowiedziałem. No, bo nikt, kto zaczyna teraz, no. Ma tylko do 1000 subów, to nie może nagrywać live'ów. On no. Głównie opiera się na live'ach. No. Mu tak się podoba. No, zaczął tak, to trochę inny kanał miał być właśnie z samymi live'ami. Nie filmy, a live'y. A tam się okazało, że trzeba mieć 1000 subów, on tego nie ma. No i dlatego chcemy mu pomóc, także prosimy was, abyście kliknęli na subskrybuj, tam gdzieś w karcie wyświetlę link do kanału, także będzie w opisie. Dobra, a my z tego tytułu też zrobimy konkurs dla tych, którzy właśnie chcą coś wygrać, bo nie wszyscy może będą chcieli. Chcą wygrać i chcą pomóc. Chcą wygrać i chcą pomóc, dokładnie. Dobra, pierwsze powiemy, co jest do wygrania, natomiast... Jest to namiot trzyosobowy. Nie znam się zbytnio na namiotach. No zwykły namiot, iglo, tam coś tropikiem taki. I tak dalej, tam trzyosobowy, no i co tu więcej, my to tam no, się na tym nie znamy, bo nie, tam, nie znamy się, jak ale to tam wygląda, no namiot jak namiot, no na moje jest to tam. Jest namiot do wygrania i dorzucamy do tego jeszcze zestaw gum od japońskiej firmy Jackson. Nie, muszę wam przyznać się, że też mówimy na to, mieliśmy efekty, nie wiem jak to będzie widać, może puszczę zdjęcie. 4 paczki jaskółek. Dobra, to jest do wygrania, a zasady są proste, bardzo proste bym powiedział. Pierwsze to zgłoszenie, piszcie w komentarzu literkę K albo biorę udział. No może na początku komentarza wpiszcie dużą literę K. Będzie to dla mnie ułatwienie, że chcecie brać udział. Następna kwestia, musicie zasubskrybować kanał Alvario Crazy Team. Tego właśnie kolegę. To właśnie kolegi Mariusza. Co tu jeszcze? Oczywiście pod filmem dajcie lajka. Ale to nie o to, żeby tam rozpowszechnić ten film jako film, tylko żeby aby rozpowszechnić to więcej będzie ludzi to oglądało, może no po prostu zbierzemy więcej ludzi, którzy będą chcieli może brać udział w konkursie. Nie o to, żeby po prostu on dotknął te 1000 subów, żeby mógł te live'y nagrywać, no i tyle, no co no, tu dużo opowiadać, no.
Bo trzeba coś powiedzieć, bo wiesz, później jakieś niedomówienia są, a tam. Nie, no chodzi o to głównie tą nagrodę, no. Też tutaj ten namiot, to właśnie on ufundował i... Tak, to jest ufundowane przez Mariusza. Tak. Tu zestaw gum jest od nas. Mariusz chwycił zamiłowanie nagrywania live'ów i myślał, że po prostu wszystko już pójdzie teraz z górki, a tu blokada i... No, obudził się pewnego pięknego dnia, dostał wiadomość od YouTube'a i... I porażka, dobra. No to myślałem, że to nie będzie problemu dla nikogo tam kliknąć, tam subskrybuj. Jak się komuś nawet nie spodoba, to nie musi oglądać. Na dużo ludzi jest takich, którzy chciało oglądać, no a niestety teraz tam brakuje tego czegoś. No. Nie no, fajne wody ma tam Hamburg. Jest... No tak, można poglądać coś innego zupełnie niż u nas. Hamburg, nie, no. Elba, rybna woda, także u nas jak widać nic się nie dzieje. No a oni już mieli połapane fajne leszcze i tak dalej. O, no już, to już naprawdę było. No. Bardzo fajnie połapali. No dobra, już tam nie przedłużając tego wszystkiego, także prosimy was tutaj o łapę. To jest wszystko. Kto chce brać udział, duża litera K w komentarzu. Subskrybuję kanał Alvarium Crazy Team. Jeszcze taka ważna kwestia jest, abyście wasze subskrypcje udostępniali publicznie. No bo byśmy chcieli wiedzieć, mógł to sprawdzić, czy... bo tak to co, no. No czy daliście tego suba, czy nie, to kwestia weryfikacji, nie? Dobra, to tyle chyba na... Na tyle z konkursu, a za chwilę duży lin. Dobra, my zaczynamy, my już żeśmy zaczęli właściwie to łowienie, ale jak widać, no... Musiałem kurtkę ubrać, bo trochę zmarzłem. Jest kiepsko dzisiaj. Ale słońce wychodzi i może się trochę ociepli. No zobaczymy, dobra. Może słonko wyjdzie, to coś się będzie działo. Za chwilę. No, do później. Idę pilnować wędki. Zapomnieliśmy dopowiedzieć jeszcze, do kiedy konkurs będzie trwał. Konkurs trwa... Aha, no patrz, o tym nie pomyślałem. No, konkurs będzie trwał do końca miesiąca, także wyniki i tak długo. Całe ta losowanie będzie na jakiejś naszej wyprawie z Szczupakowej. A bo, no faktycznie. 1, 2 maja. 1, 2, 3. No, tam. Jakoś tak tam. Zrobimy losowanie, dowiecie się wszystkiego na filmie. Dobra, no. To chyba wszystko, nie? No, tak. Chyba o niczym nie zapomnieliśmy. Nie, no chyba nie. Dobra. Na tych jeziorach, co tam, ten teren. Dobra, weź coś powiedz, jak ryby biorą. Nic nie biorą. Drepczemy. Jest masakra dzisiaj. Tak, jest bardzo zimno, nie mieliśmy ani brania. Ani stuknięcia, ani drgnięcia, nic, kompletne nic. W zeszłym tygodniu mieliśmy tutaj płotek trochę, no brało, no po prostu brało, cały czas brało, na spajek łowiliśmy jakieś tam pierdolki, coś, no ale było o wiele cieplej. No, wiele. A dzisiaj nic, ani tam żadna rybka nie wyskoczy, ani nic tam chyba, nie wiem, one poszły spać. Nie no, coś, wtedy było ciepło, tydzień temu jeszcze było ciepło, w nocy było ciepło, a teraz... Takie minusowe temperatury, no to się znów wszystko zmieniło, nie? Ty, szkoda, że nie wziąłem takiego termometra mam do wody. Taki on jest ogólnie do basenu do wrzucenia, go kiedyś gdzieś kupiłem. Ja go muszę wozić nad wodę. No weź, w słoik i w domu sprawdzisz. Nie, ja muszę nad wodę go zawsze wozić i zawsze się go wrzuci i będzie się widziało tam, jak to tam... No można coś takiego zastosować. Tak, będziemy sobie zawsze wiedzieli... Sprawdzać, bo tak na z Łodzi czy ten, to masz na osądzie, nie? No z Łodzi tak, a tak jak tu z brzegu... Ale jak z brzegu, to faktycznie można by sobie zobaczyć, nie? Chociaż przy brzegu zawsze będzie trochę cieplejsza niż trochę dalej, nie? No na powierzchni ogólnie będzie cieplejsza, na tym zimniejsza, no ale... Coś to tam zawsze da, nie? No jakiś obraz będziesz miał tego, no ale... Ale ogólnie nic to nie zmieni. Nie, dzisiaj nie. Jak ryby nie biorą, to nie biorą. Jeszcze wiatr taki jest, nie? No. Ja cię kręcę. Dziś nam wyprawa nie wyszła chyba. No, trochę tak. No. Zimno. Wstawiliśmy się na grubo. Ja mam na dwóch zestawach rosówki. No ale jak widać, ani cyknięcia. Jadł na białe? Tak.
Najpierw miała na kukurydzę, teraz mam na białe, ale efekt jest cały czas taki sam. No. Wszędzie jest to samo. Czyli totalne bezrybie dzisiaj. No pogody robią to, nie? Ale trzeba się pocieszyć tym, że już niedługo maj. Tak. Jest dwa tygodnie jeszcze i... No za tydzień to będzie też ładnie, no to też myślę gdzieś tutaj coś połowimy tam. No. No zobaczymy, jak to, to wszystko będzie wyglądało. Jak za tydzień ma się tak ocieplić już w tygodniu, no to myślę, że chociaż tam jakieś ten... Jakieś płoteczki znów będą brały. No się pobawimy tu czymś, nie? No. No i nie będę stał i marsku. Dobra, po nierównej walce. Tak. Musimy mieć ręce w kieszeni. Kończymy jak najbardziej. Jest tragedia. Ja zmarzłem o wiele, wiele bardziej niż jak byliśmy na śledziach. I to ten pierwszy raz, gdzie nie brały, gdzie było zimno. No. To wtedy było cieplej niż teraz. Teraz to naprawdę zmarzłem. To wiatr wszystko robi, nie? Nie, no, chyba tak. W minusie to jeszcze wiatr, nie? No brań nie ma w ogóle. Brań nie ma żadnych. Zero. Nawet stuknięcia, nawet nie powąchały tych białych robaków nie. Twoich. Gdzie na białe robaki już powinno coś tam wziąć, nie? Dobra, kończymy. Nie zapomnijcie o wstawieniu łapy. Dla tak. Zwiększenia zasięgu. Subskrybujcie kanał Alvarium Crazy Team. Tak już. No dobra. Nawet ci, którzy nie chcą brać udziału w konkursie czy coś, to też niech subskrybują. No to każdemu trzeba pomóc, jeżeli wiadomo, ktoś by nie? do nas się zgłosił, że nawet ktoś obcy, że chciałby subskrypcję, bo chce tam robić live'y czy coś, to nie ma problemu. Nie ma problemu. Tak, dobra. Czym więcej filmików, tym lepiej. No i... Coś chciałem jeszcze dodać, ale nie wiem, nie zapomniałem. Ja nie wiem, bo mi już tak wargi na zimno, że mi się ciężko mówi. Jest tak zimno, że naprawdę masakra. Dobra, nie zostawimy was bez ryby. Co, wstawimy ten film sprzed tygodnia. Bo byliśmy tutaj tydzień temu na spławik, tam. Mieliśmy problemy techniczne, bo byliśmy na kilku jeziorach. Wyszedł film tylko z tego jeziora, także wstawię wam, co się działo tydzień temu. Dobra, a tymczasem trzymajcie się, na razie, cześć. No, cześć. Pierwsza pomoc teraz mamy. Jesteśmy już na nowym jeziorku, na innym jeziorku, nie na nowym. Jesteśmy sobie z brzegu. I ja tu, kurde. Jacek się zaciął i teraz... O. Ciężko tu się operuje tym. Zawsze możesz obciąć palec. Jeszcze raz taką apteczką mam do czynienia. Jest trudna. Ale jest. Że dzisiaj w ogóle nie myślałem, że będziemy na dwóch jeziorach. Muszę ściągnąć, bo zobacz, gdzie tam leci. I zaś tam. Biały robaczek. I... Tak powiem, w buzie tak tam wiało, że... O kurde. Co ty tam? Nie. Bo wiatr jest ten, wiesz. I ten spławik coś złapał. Jakiś paproch. Czy cóż to tam jest? Roślinność jakaś. No jak to, no tam było bez brani. Jeszcze wiatr prosto. Wiatr wiał i tak dalej. No prosto w twarz, także. Po co się męczyć? Tak, a teraz mamy jeszcze wiosnę, także jeszcze zdążymy tam pojeździć. Jak? Amputacja palca będzie, czy? Co najmniej, nie wiem. Trudna apteczka, ci powiem, trudne plasty. Nie jest to łatwa robota tutaj z tym sprzętem. Ale coś tu się uda. O. Ale przeżyjesz. Chyba tak. O, tym paluszkiem. Tym paluszkiem. Dość płytko tutaj. Słabo mój spławik widzę. I ale ta apteczka to ci powiem takie puzzle, że... No ktoś to złożył, no wiesz. A miał mniejsze rączki. Zapewne. Od my friendów pewnie to było. No wiesz, apteczka także się przydaje nad wodą, także warto mieć ze sobą coś. Zawsze jakieś skaleczenie czy coś. Czy amputacja palca, czy nogi. No. Jacek z gruntu. A nie, ja zmniejszę grunt. No, zmniejszyłem o, i tak samo jak i ty chyba mam. No, liścia złapałeś.
miałem, kurde. Ale skrewił, kuźwa. Co ty żeś odwalił? Byłem w szoku, że w ogóle coś zdjęło. A widzisz? Nie byłem przygotowany na branie. Płotki się obudziły może. Tak, to była jakaś płotka tam. To nic, żaden szał to nie był. A u mnie nie ma brania, jak widzisz. Ja może w międzyczasie sobie zrobię jakąś taką drugą wędkę na inny spławiczek. A nie, ryby jakieś. A mówiłem, że nie będę widział. Ale coś tam dostrzegłem. Mam rybę. Szybka płoć. Jest. Szybka płoć. A zanęta jest na lina i karasia. Ale wiadomo, że do zanęt, no nieduża płoteczka, ile to ona ma? 12. Do zanęt tak sam smuga się zrobi, to zaraz drobnica podchodzi. No ale dobrze, że podeszło, bo tam nie chciała nawet ta drobnica podejść, nie? Nie, też takie trochę dziwne było. Że nawet drobna ryba nie chciała do zanęty dojść. Coś się tam musiało stać, a tu widzisz, tu ile? 15 minut po zanęceniu już się pokazała ryba. No. Nieduża, ale no zawsze się coś pokazało, nie? Nie obraziłbym się, jak cała się ten linkaraś by wziął, nie? To... A. Ale nie, pogoda naprawdę sprzyja. Wiaterek jest, to prosto w twarz też tutaj. Ale jest ten plus tego wiatru, że jeśli ściąga nam zestawy spławikowe, to ściąga w naszą stronę. Ja masz spławik? Aha, tam. Na wprost tak jakby, nie? Pławik nie spływa, chyba branie. I znów masz branie? No, widzisz? Dobra zanęta. No, ja też mam, czy nie? Nie wiem. No teraz też nie widzę. Nie patrzę na twój spławik. Nie widzę dobrze, jakby to powiedzieć. No ty masz takie super okulary, jeszcze nie widzisz. A ja mam branie. No, ty perwidnie masz branie, no jakby nie patrzeć. I masz rybę. I mam rybę, tak. No, gdzie uciekasz, gdzie uciekasz? Tutaj, do nas. Pokazać się, troszkę większa płotka. O. Jednak mówiłem, zanęta działa. Zanęta jest bardzo dobra. Choć jest, na, jak mówiłem, na lina i karasia. Ale i takie ładne płoteczki też wchodzą. O, płoć będzie miała tarło. No, bo to już się tak zbliża. No, już są chorobkowate. Już elegancko. No, to już jest taka ładniejsza płoć. Uciekaj! Także jakieś ryby będą na filmie. Jednak dobrze, żeśmy się zwinęli stamtąd, bo tam naprawdę była kaplica. Wszystkie warunki i wszystko. A tutaj jednak widzisz, zanęta robi robotę. Bardzo szybko sprowadziła nam jakieś rybki w łowisko. O! Ja myślałem, że nas wystawiła, ale to nie. Chyba nie, nie wiem. Bo jak wystawia, to wiesz, że leżysz, nie? O, ale masz poplątane ładnie. Nie wiem, co się tak plącze. Było dobrze i nagle teraz zaczęło się plątać. O, znów mam branie, zobacz, znów się. Jest ryba, kolejna. No już tym razem mniejsza, ale jest. Że nie można narzekać. No, hops. Trzy białe robaki. Nieduży grunt. I coś się dzieje. Jedyny kłopot to mam właśnie z dostrzeżeniem tego spławika. Ale nie myślałem, że aż tak szybko wejdą w łowisko ryby. Jest ryba? Jest ryba, wreszcie. O, płoć. No. Znośna. Nie brałem dużo zanęty. Kilogram, trochę tam. Ale jakieś na jakieś dwie kulki, trzy jeszcze tutaj będzie w razie W. No tu liny karasie także są, nie? No na pewno. Tylko trzeba je tam odpowiednio skusić do brania. Jest branie i nie ma ryby. Widzisz ty?
wyciurlała się. No. Ale mamy chyba trochę mało zanęty. Jak widać, ciężarówka trzeba... po tarach jedzie. O, ciężarówka po tarach. O, wrzucił na luz. Po wrzuceniu zanęty jest Eldorado. Także chyba potrzebują dużo... Ja wiem, że oni chcą jeść. Dużo jeść. A gdzie ty masz w ogóle ten? Ja nie wiem. O, ja może jakiegoś atraktora do robaków użyję. Spróbować można, jakieś rybne mam, takie atraktorki. Zobaczę, gdzie to to było. To zawsze wożę, a... Co tu ja mam? Kraba. O, masz zanętę. Teraz się później dorobi. Krab, ryba. Zobaczymy, może to jakieś efekty przyniesie. Efekt płotki. Albo motyla. Ach, nie tam miał. Co te, że się... Że przy kolejnym rzucie spróbuję tutaj użyć jakiegoś tam atraktorka. Zamoczę robaki po prostu, w nim nie tyle. Mam branie i mam rybę. A tak jeden kawałek dalej biorą, nie? No tak, chodź tu. A tak bliżej to tak aż nie chcą. Dobra, tak jak mówiłem, teraz użyję atraktora. Zmienię robaki, bo to one już są tak wycieńczone. Założę nowych robaczków i użyję jakiegoś atraktora. Może jakiś karaś będzie chciał. Leci. Jak na zawołanie. I kraba może teraz. I sero zamoczył. Tak, no robaki będę moczył w tym. Żeby jakiś tam zapach dały. Ale to ten krab zeżre ci te robaki. Spokojnie. Wszystko pod kontrolą. Już się nie zdziwił. Jak wyciągnę. Jakaś lina stalowa. Lina może tak, jakaś tam wiesz. O, już jest branie, widziałeś? Od razu po wrzuceniu. Ale to dzikie takie, to płotka będzie. O, mnie nic. No widzisz. To dużo się robala jednak. No ja mam 3 białe robaczki. No nie, ja mam 1,5, tak bym powiedział. Aha. No rybę ciągnę, no co? Z tymi widełkami na przykład tak. Drrr. A nie, bo one tak jakoś dziwnie się tam trzęsą chyba. No zobacz. No. Pani płoć. Blady te płotki trochę, nie? Takie no, tak. Płetwy takie. Bo zimno im pewnie. By się trochę ugrzał, może by były inne. O, już jest branie, zobacz. No widziałem właśnie, że ci tam... Ledwo co się ustawiło, już strzał. No zaraz raczej będę miał też branie. Raczej, nie wiem czy na pewno, ale... No ale to był strzał i koniec, nie? I zostawiło chyba. Ach, widziałeś? Jak to się robi w Chicago? To tam może tak idzie. Nie wiem, ładną płoć mam, zobacz. No dziś największa. Na razie... Ryba dnia. Ryba dnia. No, fajna grubiutka. Uciekaj. Wszystko pasuje. Grunt mamy taki, widzę, zbliżony. Tylko ja wiesz, w czym maczam, nie? Aha. Może i to daje jakiś efekt. No może coś tam jest faktycznie. Czy mamy na krzyżnie? Nie, jest tak akurat. O, teraz ja mam branie. No. No i nie mam. Nie mam ryby, no niestety. Branie było wpierw... Oj, dobra. Wpierw wzięło pod wodę, wtedy wynurzyło tak ładnie, fajnie wystawiło i... I nic. I to było wszystko. Zaraz po wrzucie było branie. O kurde, poczekaj. Czekaj, dobra, miej tak. O, teraz, no. O, jest. Tak to jest, jak jest wiaterek. No, jest trochę tutaj, kurde. Zaraz po wrzucie było branie.
Jest kolejna. Się rzuca, miota się. Zobacz, jaki grubas ładny. No, zobacz ty. Ładna płotka. A ja mam problemy. No ta jest chyba największa tej no, wyprawy. No teraz chyba tak. Wypychacz, wypychacz. Gdzie tu mamy? Tu mamy wypychacz. O ty, ty, ty. No patrz, robak mi wszedł do wypychacza. Co za... No, bardzo fajna płotka. No ta już ma z 20 cm taka. No, no coś koło tego. 18, 20. I fajna grubiutka była. Nie, takie dłubania, kurde, tak. Odchodzą, coś tam dłubną, ale... Już czas na wymianę robaków. Tylko tak, wyciągnąłem wędkę z wody. A tam ryba siedzi. Ten, no. Ładna ryba, no. Ładna ryba. Nie no, z tych mniejszych troszeczkę. Ale robaki wyssane normalnie. Chociaż jednego świeżego się założy. A ty zobacz, ten co. Na nockę ktoś był. Świetliki są tutaj. Oj, spoika nie ma. Jest. Ja jest, aj. Widzisz, teraz ja widzę. Już chciałem. A już przygotowany do cięcia był. No zobaczymy. Nie tam poleciało. A ty tutaj w trzcinach widzę rządzisz. Nie, nie mam nic do powiedzenia normalnie. W tym temacie. No i jest. O, i siedzi ryba, no. A sina dalej tam siedzi, nie? Na szczytówce. Aha. O, zeszła, no. Chodź tutaj. O, przyzwoita. Trochę żyłkę przytopić, bo ucieka. I już jest branie i jest ryba. Widziałeś? Mówiłem, zaraz po wrzucie mam brania takie. Jak walczy, zobacz. No, ładna płoć, kolejna zobacz. No, będę mieć trochę... O, jaka jest obszarpana. No tak widzę właśnie, ona jest trochę... Chyba przez jakiegoś... Paka. Nie, tak ta szpaka nie wygląda. No, tak jakby coś zessało ją. No jakby coś trzymało ją. Z jednej i z drugiej strony, jakby go tak, jak wiesz, tak chwyciło. No, okej, okay, może, no nie wiem, no ciężko wyczuć. Chyba, że się tak pali, nie wiem. Mniejsza z tym. Fajnie wzięła, fajnie walczyła. Ja mam kolejną rybę. Szarpiesz zanim ja żyłkę zatopię. Jest kolejna ryba. Kolejna płoć. O. O, no tak to nie. No. Czekaj. Płocie są, a gdzie są te karasie? Liny. Jest kolejna ryba. Teraz to już coś za dużo szarpiesz. No co ja ci poradzę? Wydaje się, że mam fajnie za ciężko. Kolejna, ja mam 3 gramowy. No, ja tam byłem. No, wyporność 3 gramowa. Ja trochę więcej mam. Nawet w miarę te płotki są. Nie są to jakieś tam 10-centymetrowe. No i masz rybę, no co ty chcesz. Ja miałem problem, coś tu jest ten. Nie wiem, czy mi... O, jadę poleciał. Nie wciąga jakoś, bo tam
wiaterek boczny jest, kibelek. Ciężko tu zarzucić, może bardziej tu w prawo. A jak w prawo, to ja za mocno w prawo, widzisz. A gdzie? No bardzo w prawo. A nie. No poczekaj, zaraz on spłynie. To też tam w prawo. Bierze czy nie? Bierze i mam. No. O, aż wyskoczyła. On mi już spławik ściąga. Ale jak daleko, kurde. O, widzisz. Tu przy brzegu widzisz stał, to nic. To trzeba mieć lornetkę, żeby zobaczyć ten spławik. Wiesz, starość jest brzydka, nie? Ja. Spławika nie widzi. No, tak, tak delikatne było, że wiesz, nie wiedziałem, czy to branie, czy nie branie. No, nie, to mówię, było, jest, ale nie mam, nie mam. A, widzisz. Nie wiem, nie. Nie było, raz tylko. No i raz to nie wiem. Ty, a ja w ogóle, nie, bu- ja w ogóle nie było brania. A mam rybę. Szok. Bardzo delikatnie biorą. No. Teraz tak, zauważyłem to, że w ogóle nie widzę. Uciekaj. Zobacz, zobacz. A jak mówiłem, zaraz po wrzucie. Jak walczy, zobacz, zobacz. No jakoś nie, tylko teraz bardzo daleko jak rzuciłem. O, no. O, ładna no. Płoć. O, albo lepsza od tamtej, albo taka sama. O, fajna grubiutka jest, nie taka. O nie, lepsza jest. Jeszcze większa jest. Ta już ma ponad 20. No to już fajny grubas. A u mnie tak widzisz, a u mnie coś tak marudzę. Hop. Coś tam skubnie mi. No, zobaczymy, czy to zaraz po wrzucie. Ja tak, tak. Zaraz po wrzucie. Ja nie wiem, co ty masz w tym. Tylko, że mała jest, nie? Ty. No ja też coś nie miałem i zeszła. Trzeba zmienić haczyk na jednak na taki, chyba wiesz, tak, na taki jednak normalny, nie taki malutki. No. Taki ty masz 16? 18. 18. No widzisz, a ja mam chyba 10. Z powodzeniem powinny się zahaczać, że to tam. Powinny. Jest ryba. Ale takie branie. Masakryczne, normalnie jakby nie wiem. Jakby zielsko zahaczył czy coś takiego. Też ładna płoć. Ach! Zagapiłem się na twoją płotkę. I skrewiłem branie. Coś jest, czyli co? Łyba? Łyba? Wielka płoć. Wielkiej płoci nie widziałeś. No ja też właściwie nie. Największe to 30 cm. Na obrazku. A na obrazku były większe. Nie ma brania po wrzucie. Aś. Nie, bo widziałem, że ten. A? Widzisz? Masz. No problem jest, jak spławik jedzie, to wiesz, to tym rybom się chyba nie podoba do końca, tak? Wiadomo, że... Płotka to jednak takie dzikie stworzenie. Ale jakiś tam rozum też ma. Tak, każda ryba. No. Mały, bo mały, ale jest. Czuj, że ryba jest. Bierze. No i? No płoć, no to co, no. To ładno. O, zobacz. No. Prawie rekord. Takie płocie masz łowić tutaj. Ale blady one? Ze strachu może. O, daleko poleciało. Normalnie szok. No, wiatr się uspokoił i ryba wzięła, nie? Zobacz. No mi akurat nie wzięła, ale... No, zobacz, jaka ładna płoć. Kolejna. I ta dwudziestka. W końcu jakieś takie, wiesz... Kolorowe? Czerwone. No, ładna jest. Już trochę tutaj złowiliśmy tych ładnych płoci. No ja tak średnio, bo ja łowię jakąś co czwartą twoją. O! Elegancko. Trzy białe robaczki. Trochę zanęty i... Łyba. Jest łyba.
Yes, yes. Yes, yes, weekend. Yes, weekend. Jak to tam mówią w RMF-ie. O. Oni dzwonią do Stanów podobnoż, nie? Tak. Jakby się zapytać, czy jest weekend. Coś ty moim zestawie jeszcze mi tak nie pasuje do końca. Nie jest źle, ale jeszcze coś tam brakuje. Mi też brakuje na zestawie ryby. No, na samym końcu takiego karasia bolina, nie? To tak, to to. To faktycznie tam jakiś błąd jest. No ja z tym błędem też tak walczę. No jest branie i co, chcę zobacz. Przynurzyło, przytrzymało i puściło, nie? No, takie wiesz. No, nie, ale... niezdecydowane takie, nie, brania. A to może być branie dużej ryby. Tak, ja muszę ściągnąć, bo już w krzaki mi tutaj śmiga. Ładna płoć, ładna? Bardzo ładna. O, nie, naprawdę ładna. Faktycznie ładna. No, ty, jestem gdzieś w okolicach rekordu. No, ale dzisiejszej wyprawy. No tak. Nie rekordu Polski. Nie no, do rekordu Polski to tam parę centymetrów brakowało jeszcze. Ale niewiele, no no. Ale niewiele. Dziś łowisko chyba opanowały płocie i nic więcej. Wiesz, myślę, te liny karasie też pewnie coś tam zaczynają, tylko że tam... No jeszcze jest woda, jeszcze jest zimna. Szybkie, no no. No są to początki dopiero. Powiem tak, ta płoć siedziała cicho. No. Nawet nie było widać, że spławik się jakoby rusza. Coś mówię, że nie wiesz, czy masz branie, czy... Nie wiem, nie wiedziałem, ale zobacz, jaka płoć znów ładna. No dasz, no ta już jest chyba największa z tych wszystkich. Zresztą nie wiem, bo one są zbliżone. One tak, są ale... tak zbliżone, ale naprawdę jest ładna. Tak jak przymierzyć, to jakieś nie 20. Dokładnie, ale... 20 centymetrów, no to mało wiele można powiedzieć. Ale takie naprawdę fajne, grube są. No chyba spławik jest pod wodą. Nie widzę go raczej. No jest. No jest tam jakaś ryba. No nieduża. A ja dorzucę jakąś śrucinkę. Nieduża płoć. Nie bardzo mi się to podoba tak jak jest. Nie wiem czy to coś da, ale... Widełki, bo jest ryba. No, no same płocie teraz. Cały czas same płocie, nie ma jakiejś innej ryby tutaj. No było zaraz po wrzucie. Jest branie i co teraz? No i nie wiem. No jak jest branie, to się tnie chyba, co? No ale... O, to... Jest! No i widzisz, no mówiłem, jak jest branie, to jest zacięcie i... Ale chwilę niepewności miałem. Hol ryby i zobacz. No. O. Ładna płoć. Miałem chwilę niepewności i nie wiedziałem, czy ciąć, czy nie. Aha. Było branie na kukurydzę i jest ryba. O, czyli i? Na kukurydzę też. Nie, 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 nie. To samo. Tu ja też mam branie. Nie no, mam czy nie, nie mam. Mam chyba, nie wiem. Nie mam. Nie widziałem komika. Ja chyba po twojej żyłce jechałem, ale taka. płoć chyba jeszcze większa, co czy nie? No taka z tych większych. No ciężko. Nie, no jest. Taka jak te. Są te same płocie. No, a też ale... bo się nikle różnią. Ładnie gruba. Ależ mnie wciula zrobił, kurde. A, widzisz. Nie no, bardzo ładna płoć. Już naprawdę taka 20 parę centymetrów. Fajnie, gruba. Ja patrzę, jest weekend czy nie ma weekendu? Jest weekend. Płyń. No. Jest branie. Wow. Widziałem. Przynurzenie i szybkie puszczenie.
A ty już się zbierałeś do zacięcia. Już, kurde. Widziałem. A u mnie na koko widzisz, jest spokój cały czas. Ta jedna duża wzięła i... No, że szału też nie ma. Ty, wystawia mi. To leszcz. Jo. jak wystawia, to leszcz. No bo jak inaczej.